można spróbować sprawdzić, czy ci... Ja mogę, jestem w stanie sprawdzić, czy jestem ci... Czy mogę ci pomóc, wiesz? Ach, wiem, o co ci chodzi. To dobrze, to zjedz mojego króliczka w takim razie, żebyś nie zmarnował. I zrób to. Jaszczurka, zabij jaszczurkę! Szybko zabij jaszczurkę, tutaj jest! Cicho, cicho, spokojnie. Spokojnie. Marcin. O, króliczek. Dobra. Czekaj, czekaj, zobaczymy, czy ten króliczek się upiekł. No nie ma go tutaj, ja go w ogóle nie widzę. Dobrze, zjadłem go. Walnij mi wodę. Jeszcze. Robisz to, co? Nie to. Robisz to. Ten twój wyraz twarzy. O, na kolana. O, ręka upadła. No, u mnie jest napisane, że potrzebujemy 3 głowy jeszcze. Gdzie są te ciule? Nie wiem, czy ten rozczłonkowany tutaj zależał. Tutaj gdzieś w krzaczorach jeden leżał, ten szaman. Co potrzebujemy? Jagódki są jeszcze, jak chcesz. Już ci działa ten ekwipunek? No zaraz sprawdzę, bo piekę sobie jaszczura. Mam zbyt wolne chodzenie na razie, żeby... No dobra, no to sprawdźmy. Okej, działa. Jeszcze. O, tam jeszcze jeden się toczy. Ale nie wiem, czy go złapiesz. Bo ja tutaj pamiętam, że rozwaliłem drzewo, ale... chyba... Chyba nic z tego. Chyba nie będę tam szedł. Budowałem tu jakąś ścianę, ale nie wiem po co. Myślałem, że to jest pułapka, ale tu się nic nie... z tym nie dzieje, a nie... Szkoda też, że nie można tego burzyć. Ale ja bym chciał te głowy zebrać. Czemu oni już nie przechodzą? Spuszczać mi tyle takich pierdek. A jak zabiję tę klientkę, co leży tu w samolocie? Mogę się wrócić do samolotu? Możesz. Ale i nie mogę jej zabić chyba. Znaczy... Ej, paniusiu. Nie, nie można jej ubić. Moje zbugowane chodzenie przeszkadza mi, nie mogę w węższych miejscach przejść. Do tego nie widzę swoich rąk, jak rąbię drewno. Co tam zbudowałeś? Nic. Walę w drewno, w drzewo, przepraszam. To działa chyba tak, że z tej jakby ostatnio ścinasz, to na tą stronę leci.
praca nam się pali w rękach. Mhm. Tu się dwa sturlały. No, tu ja to mam tu. Może zostawimy łapkę jakąś. Jeszcze tego nie robiliśmy. Znaczy, powiem tak. Tam za tobą, widzisz? Tam jest taki coś białego. No. Ja tam postawiłem taką ścianę i to była pułapka, ale okazuje się, że to jest jakieś ogrodzenie. O, coś mi się zepsuło, jak do tego podszedłem. I to bardzo, bardzo. Traps. Nie, mi chodzi o pułapki na jedzenie. To nie są na jedzenie chyba pułapki, wiesz? A nie, jest food. Tych trucizn i tak dalej nie można robić. Jestem ciekaw dlaczego. Sznurek? Ciekawe z czego się bierze sznurek. Nie, nie trzeba sznurka. To jest fake, trzeba tylko gałązki. Tu postawiłem jedną i ona wymagała sznurka, ona... A teraz chcę tylko sam gałązki. Żeśmy dużo tych drzew tutaj dookoła wycięli. Co? Wszystkie ogniska chyba nam zgaszą. No właśnie, już padał deszcz. Ja nie rozumiem, jak to wyglądają. W ogóle tego nie łapię. Bo tak to strasznie randomowo się dzieje. No i co to jest tutaj? Sadzonka! No. Coś tu posadziłem, ale nie wiem co. Ja mam nasionka. Dobra, ale mam Wilson Gardens. Okej, posadziłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, tu jesteś, dawaj głowę. Chyba się zbugował, bo tylko wydaje dźwięki. A się chłopak nie chce rozerwać. Może ty spróbuj. Daniel? Słucham? Chodź tu do mnie. Czekaj. Spróbujcie się z chłopakiem rozerwać. Co ty robisz? Zbieram... O, siema. Lubisz to? Lubisz to? Lubisz to? Moim zdaniem on tego nie lubi, bo się nie chce rozpaść. Nie, nie rozpada się. O kurki Ścisława. Orła cień gryzie mnie w nogę. Ja obejrzałem ostatnio cały drugi sezon. O! Upadnie czy nie? O, szkoda, że nie do sąsiedniej wsi. Ile zostało? Ojej, no jeszcze 30. Co z tą pułapką? No tak jakby była niedokończona. O, coś tu nam wyrosło. Tak? Tak. Fajnie. A coś z tym można zrobić? Jakieś kwiatki zebrałem, czekaj. Cornflower. Tak, do craftingu są używane i można je zjeść. I można je zjeść też.
są jakieś zakładki, które są nieaktywne. Jestem ciekaw, o co chodzi. Myślę, że będą dodawane po prostu przedmioty. Albo, żeby z nich korzystać, trzeba coś kupić, mieć, albo zrobić. Szczura. Z tymi głowami. Bo nogi już zebraliśmy. Dobrze, że możemy spokojnie budować domek. It's something. Budowałem pułapkę. Dziwię budowałem się trochę, dwie nawet. Że nie spróbowałeś w końcu tego Star Citizenu. Ojejku, no. Mam, że tak powiem, co robić. Ja też, szczególnie, że nie grałem, kurczę, w tego Dragon Age'a przez weekend. O. Mam przegrane 40 godzin prawie. Zrobiłem dopiero dwa smoki. Tak stanąć, żeby... Okej. Zjadłem. Chyba, że jest jakiś słabszy totem, który będziemy w stanie zbudować. Co nam ten totem daje? No nie wiem, pewnie oni się go boją. Albo wręcz przeciwnie. Ręce, nogi, głowy. Ręce, nogi, głowy. Tylko z rąk. Uzbieramy 7 rąk? No ja mam tu jedną. Mam dwie ręce i nogę. Tu jest ręka. Dobra, sprawdźmy. Im więcej ciebie, tym mniej. Gdzie to stawiasz? Obiedzę, bo gdy postaw pod... Czekaj, no. Czekaj, bo one się tak dziwnie obracają. Jak piękny! Jest obrzydliwy! Jak się fajnie hajca. Ale jest obrzydliwy. To streamuje? Rzecz. A to co streamujesz to jest? Już? Tak, dawno. Co to jest? Bo wygląda trochę nieudolnie. Wyjaśnij mi, co to jest. Ale co? No to taka kratka. To miała być pułapka. To tak nie wygląda. No, no, ale tak zbudowałem, słuchaj, to już nie moja wina, że to tak wygląda. Postawiłeś ten na środku. Straszy tylko. Pod domem mu się ładnie taki... Kurczę, nie chciałbyś mieć rzeźby pod domem? Sztuka nowoczesna. To jest trochę właśnie awangardowa. O, tu ktoś nie zaczął, nie skończył rąbać. Szkoda, że nie można sobie przypisać skrótów. Co masz na myśli? Kot siekier. No. Ojej, a tu jest 6 tych jeszcze. Topór mi zniknął. Może wyrzuciłeś go, albo jest w ekwipunku. Nie no, nie ma. Zniknął mi topór. Naprawdę. Może go zgubiłeś albo wyrzuciłeś. No jak wyrzuca się? No chyba B się wyrzuca. Nie. G się wyrzuca, nie wstałem G. O, w mordę. No nie mam.
A nie, dobra, chyba mi tylko zniknęła ręka po prostu, wiesz? Ręce mi zniknęły. Nie. Daniel, bo ja tutaj je przenoszę po prostu, wiesz? Tam z dołu, ty mogłeś się tutaj zabierać z góry. A, nie widziałem, skupiłem się na szukaniu topora, ponieważ bez niego gówno zrobię. O, tu leży szaman. Trzeba się tego szamana, może głowa do totemu będzie. Jakiś fetysz z tym. I ognisko nam zgasło. Znaczy, dobrze, trzeba, teraz nie jest potrzebne, on w każdym momencie może się podpalić. Znaczy nie. Ten też jest czerstwy. Cholera. Już się po prostu drewno wypaliło, wiesz? Jeszcze 11. Jeszcze 11 drewienek. Jestem ciekaw, co z dodatkową bronią poza toporami. Czy da się w końcu coś zrobić, czy nie? 10. Już zabrałeś te wszystkie, co tu przyniosłem. O, tu coś le... Jest. Nie mam topora, no hello. Znowu? W ogóle nie było go. Gdzie była ta pałka szamana? Chyba mam jedną wygodę, wiesz? To spróbuję wyrzucić G. Masz. Ja. Czyli tak patrzysz na nią. Bo nie ma tu jej. Ale ona leży tu na ziemi na środku. Ale coś się zbaczy. Leg wam się złapał. Możesz to jakoś... Weź go, ubij go. Weź go, ubij go. Super. Gdzie jest med? Nie mam siekiery. No ale to coś żeś zrąbał. No ale no nic. Daniel, ja proponuję to sprawdzić w inny sposób. Marcin! Nie, bo ja zawsze podnosiłem to, co miałem, wiesz? To teraz podniesiesz siebie. Do miecza. Ile tam zostało? 5. Masz? Mam! O, dzięki, wybawca. Respawn. Respawn lekiem na wszystko. Dobra, od razu postawię ognicho. Ja proponuję, żebyś wejdź w kontrolsy i sprawdź, czym jest, jak się sejwuje. Nie ma kontrolsów tutaj. O, oh, fuck. Zaraz w internecie się sprawdzi. Chwila, muszę zająć się tym, bo nie biegam. O, jaszczura za tobą była. Daj kamienia. A, jak masz kamień? Masz kamyczki? Ten jeden totem stoi krzywo strasznie. Te ręce tak jakby sięgały do tego samolotu. To takie, to bardzo artystyczne wyszło. To jest taka alegoria wołania o pomoc. Jakie są nic? To jest alegoria. Ile tam tych kamyków jeszcze jest potrzebnych? 3 chyba. Trzeba je tutaj
To i dwa już znalazłem. Ja chyba mam jednego. Patyczki, pomyczki. Mamy domek! Co w tym domku można? To jest dobre pytanie. Bo drzwi działają tak, że musisz przez nie wejść. Ej, pornosy są. Tu się sejwuje! Nacisnąłem C. Mam ja też. Ekran. Ja też. Okay. Coś się stało. Chyba tak. Tylko dlaczego on taki jest, jakby spadał? No bo. Nie wiem. Muszę coś zjeść. Jeszcze jeden kamyczek. Jest. O, chodź tu, bydlaku. Przerobię cię na fryt. Dobra. Ale ciemno jak w dupie się zrobiło. Weźmy już to pod pachę. O, dobra. Nie wiem, jak jest w dupie. Na pewno ciemno. Możesz podpalić swoje ręce. Można je podpalić? Nie, nie można. A ten totem jest popsuty. Nie. Tak, bo ja dodaję... U mnie jest, że wymaga trzech głów. Trzech głów i dwie nogi. Ja dodaję dwie nogi i nic. Pytanie, jak się wyrzuca? Gdzie? Aha, z ekwipunku? A to ja nie mam pojęcia. Muszę to zjeść. Ty, może to w takim razie idziemy zapolować na tych. Może, że tak powiem, poczekamy na gdzie? Za dnia, właśnie. Ta pułapka nie działa. Można ją rozwalić? Nie można. No, jak się zje lizarda, to jesteś cały najedzony. Ile można jeść jaszczurki? Musielibyśmy znaleźć wodę, wiesz, żeby się umyć. Zachowujemy i co będzie? O, znalazłem latarkę. Jak się latarki używało? L. Musisz się najpierw wybrać. Zrobię więcej pułapek, żebyśmy nie musieli ganiać. Dobra, a ja sobie przejrzę, co my tu możemy robić. Pytanie, ciekawe, czy ona ma baterię. Aha, trzeba się umyć, żeby uniknąć infekcji. Mhm. Wydaje mi się, że pułapki trzeba stawiać nie przy ogniu dania. Drying bed. Dobra, to postawię drying bed, cokolwiek to jest. Wygląda trochę jak stół. Die for drying and preserving meats. Przygotowywanie, tak? Suszyć może można tutaj. A co to jest gazebo? Nie mam pojęcia, gazebo. Nie jest podpisany w ogóle. Królik tutaj chodzi. Jakoś strasznie krzywo się. Ty, a zróbmy sobie magazyn. No właśnie, robię magazyn na patyczki. Tylko te rzeczy trzeba było wszystkie zrobić w jednym miejscu, bo to nie będzie wiadomo, gdzie to jest. No to zróbmy tu przy domku, ale może za. O, bo dobra, tu z boku, a ja tu za zrobię na kłody. Kłoda, pamiętasz kłodę? Tylko nie wiem, czy lock slit, czy lock holder.
Ale można przytulnie to urządzić sobie, no. Kto by przypuszczał? Są? Tak? Nie, to tak dobrze nie ma, to Lizard był. Spójrz na mnie. Masz coś na ramieniu. Skórę. A ja? Co się tu zbudował takiego dużego? No, zrobiłem sobie skórę Lizarda. Nie, tutaj. Na 16 patyków. No to jest ten holder. Na co? Na kłody. Czekaj, jak się robi screena? 12. Czekaj, wstań, tak jak stanąłeś przed chwilą, jakbyś przez okienko patrzył. A ja zrobię screena. Nie, trochę, cofnij się trochę. Jeszcze? Jeszcze? O nie, dobra. Nie, dobra, nie. Następnym razem, jak zobaczę coś takiego, to powiem ci, żebyś się zatrzymał. To było spoko, a teraz jakoś widzę, że przez te glitche nie można wrócić do tamtej pozycji. Zaczyna mi się to nie podobać, bo się rozwinęliśmy bardzo, a oni nie przychodzą do tamtej pierdzielu. Marcin, byli na początku, ale dostali za każdym razem w pierdol. Jakbyś był starszym wioskowym i wysyłałbyś patrol po 5 ludzi i nikt by nigdy nie wrócił. Powiedz mi, jakie były dalsze działania? No więc właśnie. Dobra, mamy. Aha. Patyczki, pumyczki. Ale super. Tylko to najbardziej mi przeszkadza. To nie mogę machać siekierą. Pytanie, skąd wziąć wodę? No, myślę, że trzeba, tak powiem, znaleźć źródło wody. No ale raczej się gdzieś przechowywać, nie? No tak, jakieś wiaderko potem. Basic wall. Pytanie, co daje ławka? No to, że ładnie, jak w Minecrafcie, że ładnie, nie? Ławka wymaga dwóch tych. Dobra, Marcin, chyba musisz mi znowu zabić. Czemu ty masz co chwilę glitcha? Nie, siekiera mi się nie majta, wiesz, klikam i ona nie... Czekaj. Spróbuj jeszcze raz, machaj. Ty nie machasz, a ja macham? Tak. Poczekaj! Mam dużo armora, poczekaj. Mógłbyś rzucić kamieniem. Oj, kamienio. Dobra, zabij mnie, nie działa. Lubisz to, co? Skąd się znowu? Dobra, działa, super. Powinno trochę już dniać, ale ładne niebo. I księżyc. Nastrojowo. Długa ta noc, coś. W ogóle tych naszych pułapek coś się złapało? Do tej jednej tylko, wiesz? Wiążą, że
prostu, że są za blisko. Nie, bo ta druga w ogóle nie działa jakby. Tam było pokazane, że jest trzeba sznureczek, a ona sznureczka jakby nie wymagała do budowy. Myślę, że to jest poprane, jest po prostu z nim. A tamta druga działa bez problemu. Się sprawdza super. Pytanie, co z sadzonkami? Budujesz czy zbierasz? Jedno i drugie. Chciałem ławkę wybudować, żeby sprawdzić, co robi. Ty zebrałeś tutaj to, co było? Nie, ja zbierałem gałązki i zbudowałem pojemnik na kamienie. Gdzie masz tą ławkę? Pod samolotem. A, widzę, dobra. No to już jest zbudowana, można na niej usiąść. I trzęsie się. Przynajmniej ekran mi się trzęsie. Bo siedzę w samolocie. O, super, zgliczowałem się. Nie siadaj na ławce. Marcin, wiesz co musisz zrobić? Mam low health. Chociażby już był dzień, to byśmy poszli troszeczkę pokazać, co tu rządzi chłopakom. Dobra, co, idziemy na nich? Po broni żadnej chyba się nie da zrobić. Ja muszę najpierw... Ja muszę się tutaj, że tak powiem, urządzić od nowa, znowu. Ciekawe, co to jest to niebieskie, ten niebieski wskaźnik. To jest energia. Są dwa niebieskie, jasny tak. I ciemny. Tak, bo energię tracisz, prawda? Jasna to jest twoja stamina obecna, a niebieska to jest ta z twojego zasobu. Zauważ, jak biegasz, robisz cokolwiek, to ten pasek się zmniejsza. Drzewo się rozpadło, upadając. O, działa. Myślałem, że jest zgliczowane. Na kamienie też jest. Łapka. Wiesz co? Ja idę zobaczyć, co jest gdzieś dalej. No to poczekaj. Już pójdę z tobą. Chcę iść tak jak samolot mniej więcej spadał. No, zapełniło nam się kamienie. Co, nie tylko kamienie, patyczki też. No, czy chodzi o to, żebyśmy potem wiedzieli, jak wrócić? Dobre pytanie, kompas. No właśnie, więc tu chodziłoby raczej o to, żeby iść cały czas do siebie. Wiesz co, zajrzę do samolotu, tam czegoś takiego nie ma. Ale to raczej w bagażu, bo kto w bagażu podręcznym... Zobacz, tu jest coś takiego. To już przyuważyłem wcześniej. Tutaj. Ja muszę zjeść. Chodź tu, zobacz. Muszę zjeść, zanim pójdziemy. Circuit board collected. Tutaj. Tak, też mam. Co to jest?
can be used for crafting. To ty, myślałem, że to ten. Robi się ciemno, czy mi się wydaje? A, wydaje się, coś się zgliczowało. Czyli fajnie by było, jakbyśmy znaleźli wodę. O, też mi się coś zgliczowało, miałem przez chwilę ciemno. A, jak spojrzysz na słońce, to się robi taki efekt. Rzeczywiście. Wow. Wow, wow, wow. No, Izard się spali, bo go zjeść nie mogę. O, dobra. Chodź, spójrzmy, pierdziel. Wodę musimy znaleźć, bo jak będziemy chorzy, to co? Koniec no to... z nami. Czekaj, chcę tą pułapkę dokończyć, bo tylko przyjdziemy, będziemy mieli po lizardzie, no. Rozumiesz? 9 patyków. Dawaj. No przecież masz patyki koło domu. Och tam, no. To na czarną godzinę, no. O, no, co znalazłem? Kładę znalazłem. Kłodę znalazłem. Jeszcze 4. Gdzie to jest? Tu. Gdzie jest to? Przy tak? Piaskownicy. Jest? Done. No, to możemy iść. Dobrze. Woda będzie... niżej. Tak przypuszczam. Więc wydaje mi się, że w ogóle będzie łatwiej trafić tu w ten wąwóz zejść. Idziesz za mną? Tak pół na pół widzę. Piłem, bo miałem mało energii. Patrz, woda. Masz ty w mordę, ale masz. Mówiłem, że będzie na dole. A woda, mamo, mamo. Topmy się, my wszyscy, my, la la la. Aloes. Lol. Z tą wodą mieliśmy fartę. No dobra, idźmy dalej. O, więcej walizek. Już otwarte. Chociaż nie wszystkie. Ty, ktoś mnie ogląda. Ale ktoś wszedł na tego, mojego broadcasta na Steama. Siemanko, siemanko. Znowu woda. Postawmy tu coś. Chociaż nie. No, nie mogę walizki otworzyć, no coś się zgliczowało. No trochę trzeba pokombinować czasem. O, ściuchy znowu znalazłem. Patyczki, baterie. Leki. Ale cloak może być... Aha, mamy wskaźnik do domku, widzisz to? Nie. No ja widzę. Ach, widzę, dobra. Super. No, to dawaj dalej. Ja myślę, że powinniśmy te walizki pootwierać. Bo w nich są tuż pod domem w razie czego. Ale w nich są rzeczy, które... Myślę, że nie znajdziemy nigdzie indziej. Gdzie ty jesteś? Teraz ja cię zgubiłem. No przecież masz mnie zaznaczone. Nie, nie widzę cię. Zgubiłem. No masz napisane imię. No właśnie nie widzę, wiem, że jest imię, ale ciebie nie... A, jest, dobra. Nerwuje.
denerwuje to ten przekrzywiony obraz, to naprawdę masakra. Mnie czarne menu denerwuje. Wtedy, kiedy jest pod górkę, to ja mam prosto. Jakieś dziwne kwiatki znalazłem, to je wezmę. O! Totemy z ludzi są jakieś. To chyba dobrze idziemy, co? To jest jaskinia. Już tam widzę, jak wchodzę do jaskini. No ja już wchodzę, chodź. Chciałbym wiedzieć, czy na przykład, bo tu można łączyć przedmioty, tak? Tanie, wiesz, chodź do tej jaskini. Jeżeli bym chciał na przykład zrobić trujący topór. Czekaj, bo wszedłem do jaskini momentalnie, mam czarny ekran. Masz moje, widzisz moje światło? Czekaj, widzę latarkę. Poczekaj. No, świeć. Bardzo słabo, muszę swoje zapalić. To są jakieś balizki. Tam się coś świeci na końcu, nie wiem, czy tam powinniśmy iść. Mogliśmy zrobić save'a, zanim wyszliśmy. Tu są kufry jakieś. Dużo krwi. Jest tam ziomek na pewno jeden. Widzisz? Nie, no nie widzę. Widzę laptopa. Tam dalej ze skałą jest jeden ziomek. I pełno ludzi zwisa z sufitu. To są ci, którzy przeżyli prawdopodobnie. A czy z laptopa... Wydaje mi się, że tu byśmy się... Chodź, go ubijemy. Wydaje mi się, że tu byśmy się znaleźli. Jakby nas złapał, nie? No. O. Drugi laptop, ale szkoda, że go nie można zabrać. Bijmy go, potrzebujemy jego głowy do tego. Tak żeby się podnieść, nie? Twardy okay. Chłopak jest. Nie żyje. Nie, żyją się, zaraz podniesie. Przecież widzisz, że się rusza. Teraz się nie rusza dopiero. No nie ma to temu. Ty widzisz tą żółtą walizkę? Tutaj na nim? Nie. A jest obok, no. Zobacz, jaka jest naklejka. PL. Nie widzę. Nie widzisz naklejki? Jest naklejka... Ona zniknęła. Była naklejka PL. Te kufry można rozwalać? Winko. Misiu. Ale wieczór się zapowiada. Te kufry można... Co jest z nim? Chciał go porąbać. Ja bym chciał kufry... z niego wypadają. Kurczę. Bez sensu. Są kufry, których... Dobra. Jakie zgliczowane są niektóre. Latarki tu zwisają. Ale nie można z nim nic zrobić. Pilot. Jestem głodny. Znaleźliśmy 13 ze 130 pasażerów. No z tego co ja widzę, to znaleźliśmy ich trochę więcej. Dobra gra na przedspanie. Po co monety? Patrz, siekiera! O, nowy koleś jest! Albo się zrespił. Marcin, weź sobie siekierę, tu jest siekiera. Siekiera. Chodź, weź, bo ja bym liczył, będę pewnie co chwilę ginął. Gdzie? Tutaj, w nogach wbita. Wow, ale piękna. Co, idziemy ubić tego pasażera? Czekaj! Coś ty zrobił, bandyto! Daniel, tam był jeden ziomek. A tu jest latająca walizka. Zapuszczamy się... Tutaj byśmy wylądowali, z tego co ja pamiętam. Trzech typa jest. Gdzie? No na dole, chodź. A tu jest woda. No chodź. Ale jak ja mam iść, jak ja mam tu wodę? Ja nie mam. Ja mam wodę, ja tam nie mogę iść. A ja normalnie skaczę.
A ja mam wodę. Poważnie? No naprawdę. Muszę coś zjeść. Nie mam jedzenia. Ej, ale tam jest trzech typa. Ja ich nie zabiję sam. Ja ci mówię, że ja mam wodę, no ja tam nie pójdę. Po co chcesz ich zabijać? A czemu nie? Czy potrzebujemy głów? No ja nie mogę wejść tam, bo ja mam czarny ekran, jak wchodzę pod wodę. Wiesz? Ale glitch. Że ty masz co innego na mapie niż ja? Szkoda. Chyba, że dałbyś się złapać. Moja propozycja, choć ubijemy tego, co tu stoi. Yo, dude. Śmiesznie, bo on tu stoi, nic nie robi, z niego tylko zęby wypadają. A w ogóle u mnie stoi w innym miejscu, a ty stoisz w innym miejscu. Nie da się go zabić chyba. No chyba coś się też zgliczało. Tu też jest przejście. Zobacz. Czekaj, się zgubiłem? Nie, nie ma. Jakaś jaskinka. Malutka. Tu nic nie ma. Dobra, nieważne. Dziwię się, że w tych kufrach nic nie ma. Powinno być mnóstwo przedmiotów. Tam jedna typka trzyma kufer, zobacz. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No wszedłem tutaj na górę. O, dobra. Gra mi zaczęła dużo słabiej chodzić. Też. Niestety tylko wodospad niewiele więcej. Proponuję w ogóle, swoją drogą nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, czy kich. Tu chyba nic więcej nie ma w tej jaskini, wychodzimy. Bo tam, gdzie coś jest, to ty masz ton. Ty masz wodę. Może będzie jakaś inna, wiesz? Ja proponowałbym raczej ich wiochę znaleźć. Spuścić im solidny łomot. Co widzę, to chyba jeszcze dzień jest. Ja mam mało energii i jestem głodny, więc chyba będę musiał wrócić. Ja mam... ciekawe, czy mogę ci dać batonika. Masz jakiegoś batonika? Nie. Właśnie, jak... nie można jeszcze dawać sobie przedmiotów, przynajmniej... nie wiem, jakim przyciskiem. No, nie da się, bo jak kliknąłem, to ten... to go zjadłem. Możemy na przykład tak prawą stroną obejść samolot. Proponowałbym to zrobić. Ja już tu pobiegłem na górę. Ale fajne! Może znalazłem. I kotwicę jakąś taką dużą. Poszedłem tam na jaskinię do góry, wiesz? Jakieś takie mega drzewo. Dobra, a ja będę się krył w tym domku. Ciekawe, czy można dom na drzewie zbudować.
O kurwa. Jakiś trujący test zjadłem. Słyszałem ten dźwięk u siebie. No u mnie, oprócz małych jeziorek, to nic tu ciekawego nie zauważyłem. Cały czas chodzę przy brzegu, wiesz? Poszedłem już naprawdę, naprawdę daleko. I nadal nic. Będziesz byś miał jak wrócić. Nie ma komu spuścić pierdol. Znalazłem namiot. Patyki, kamienie. Jest druga wyspa. Tylko nie wiedzieć, czemu drzewa rosną w wodzie. Znalazłem ziomka. W sensie trupa. Znalazłem ich wioskę. Znalazłem ukrzyżowanego ziomka. Znalazłem ich wiochę. Nie. Namioty, krzesła. Oh fuck. Tu coś jest. Pełno ukrzyżowanych ziomków. Daniel, znalazłem całą osadę. Koleś jest przywiązany do małej gałązki z skarpetkami. Skarpetkami? Tak. Znalazłem jaskinię kolejną. O ziomek. Jest ziomek, leży, tak, że tak powiem, do połowy na kamieniu. Zwisają z niego jelita, które wpadają do walizki. Zrobię screena. Czy zapada noc? Nie. Bo tutaj co znalazłem, to wygląda jak ich osada. Daniel, ta pułapka nie jest zepsuta. Ta, w której nie działają te... Znalazłem linę. Znalazłem kasę, racę. No dobra, jest zachód słońca już. Ja proponuję, ja wracam. Chcę po nocy wracać, bo to się źle skończy. No dobra, ta druga jaskinia jest blisko samolotu. Ty! Słyszę motorówkę. Ja tutaj była cała osada, mówię ci. Taka ludzka, nie? W sensie, że... Namioty, krzesła. Nic się w nasze pułapki nie łapie. Dokończone. Aha, bo ja zebrałem tą linę. Gazebo to jest chyba ganek jakiś. Co się stało? O, jest.
kurczę, znowu ten glitch z inwentory. Są bronie. Bomba, można łuk zrobić. Jak połączysz linę z patykiem, tak, robisz... Czy znalazłeś jakieś nowe schematy, czy... Nie! Otwórz survival booka i masz na dole pomarańczową ramkę DIY Crafting Guides. Masz. Gdzie? Aha. Masz. I tam masz łuk, masz mutowa. Weapons. Jest. No, ile masz tych lin? Czego? Ile masz tych lin? Właśnie. Dwie chyba. No właśnie, ale nie można się wymieniać. Dobra. Ognisko nam zgasło. Fuck, ja tu smażyłem. Ale czy nie można rozpalić, nie? O, można. Dobra. Aha, ale nie mamy. Legwanu, chodź tu. Kurde. Zniknął. Uciekł. Nie mogę podpalić już temu. Chyba ręce się wypaliły. Możesz mieć czarny ekran. Słyszysz? Mhm. Co miałeś? Nie. No ja zapisałem, tak jakby. Pytanie, czy jak usiądę na ławce, to mnie zgliczuje. Nie, rób tego. Stick with a cloth rope. Combine stick, czyli combine. Jak to się robi? No tam prawym. A. Prawym. No i potem jak się kończy to? No teoretycznie. One się nie połączyły. Mam je na środku, tak jakby na puście, nie? Mhm. Ale nie wiem, co miałbym kliknąć, żeby się to zakończyło. No tutaj jest napisane, kliknij R prawym i potem prawym na tym środkowym, jak już masz na środku, nie? Nie. Jak prawym klikasz na tym, co jest na środku, to usuwasz. Aha. Enter nic nie zatwierdza. Jeden rope i jeden stick to jest niby... Mhm, tak jest napisane. Crafting. Bow jeszcze wymaga cloth. To strzelaj z łuku w plecy teraz.
piórka? Czy mam piórka? Nie. Powiedz mi, czy będziesz mógł podnieść, jak ja wyrzucę. Gdzie wyrzuciłeś? Przy ognisku. Chodź. No. Zniknął? Nic, nic tu nie ma. Nie, mam go z powrotem w ekwipunku. Tu masz kulika, stój, masz kulika tam, gdzie jest pułapka. Strzel w niego z łuku. Masz nie mam strzał? Strzały, musiałbym strzałę zrobić. A i trzeba piórka. Przy czym mam znowu. Patyczki nam się skończą. Simple bomb, fire arrow, mołotów. Pytanie, aha, piórka to trzeba tych pozabijać. Ptaszki, nie? No super. Wyrzuciłem racę. Dobra, jest noc, tylko zapalaj te ogniska w miarę możliwości. Ty stojąca. Nie można tu spać chyba, co? Nie, da się odpoczywać. Myślałem, że jesteś skliczowanym króleczkiem. Tu jest i tu jest jeszcze pułapka, ale tu się nic nie złapało. I jest tam... Czekaj, czekaj, ptaszki! Trzeba ubić dla postrzału, żeby mieć do strzału. Mhm, no jak będę... Wiesz, to w ogóle ta druga siekiera jest lepsza. A co, też już sobie wziąłeś, tak? Tak, bo tutaj wziąłeś i ja miałem jeszcze dla siebie ją, wiesz? Ona chyba tam nieskończenie była. Po prostu to był item z tej jaskini. A jak się zrobi jasno, to pójdziemy do tej, którą ja znalazłem, bo ona jest tu bardzo blisko. Latarka mi raz działa, raz nie działa. Śmieszne. Może masz małą ten... baterii. Po co ci... No właśnie, gaśnie po chwili. Możesz mieć małą baterię, wiesz? No ale teoretycznie mam baterię. No ile? Wejdź w menu, to masz napisane. No i zobaczymy. Teraz włożyłem, tak jakby kliknąłem na baterię w ekwipunku. No nie gaśnie. Więc możliwe, że to było to. Przy czym... Męczy mnie... Cały czas ten bug. Wiesz co? To chyba nie jest bug, tylko to działa w zależności. O, ty stoisz gdzieś tu koło mnie, świeciłeś mi chyba lat. No to nie, nie mogłeś stać koło mnie, żeby mi świecić latarkę. Marcin, to nie byłem ja. Nie wiem, co chodzi. Dziwnie to wygląda. Mam 40 zębów. Dlaczego mi to... O, króliczek biega. Biedne ptaszki. Nie ma jakieś pułapki na ptaki? Nie. Skończono. No i gitara. Tu w takim razie...
razie nie zapalaj tej pochodni tutaj. Co ty tutaj budujesz? Na kamyki? Nie, na kłody drugie. Tylko jakiś inny jest zupełnie. Tak. Byłem z ciekawości. Pewnie więcej się mieści. Szkoda, żeśmy poszli, żeby te głowy znaleźć. Do temu i dupa. No zaraz pójdziemy, tylko niech się zrobi... Pójdziemy do tej jaskinki. Tylko niech się znajdzie... Niech się zrobi jasno. No było przez chwilę jasno. No było, to prawda. Patrzę sobie, jak to ogień reaguje na... No jakoś szczególnie nie gaśnie. Ale mam wrażenie... Że coś nas obserwuje. Że postać się jakby trzęsie, kiedy deszcz pada. Tak, i spada ci energia. A jak będę w domku? A co z temperaturą? Bo mi temperatura... Ten termometr przy żołądku pokazywany. Przymarzam. Mam taki... Wiesz jak w Battlefieldzie jest, jak się wychodzi na ten... Na tej... mapie mroźnej. Mam tak przymarznięty ekran i zamarza coraz bardziej. No ja nie mam tego. To znaczy... Że czekasz, powinienem pójść do ogniska. No, znika przy ognisku chyba. Tak. No to też. Dobra, to ja zrobię tego pseudo save'a, chociaż nie, upiekę najpierw jak lizarda. A, nie mam lizarda. Niedobrze. Ja mam, ale nie wiem czy będziesz mógł go zjeść. Nie podniosłeś pułapki chyba. No, jak zabrałeś lizarda, to była pusta pułapka. Nie, na pewno podniosłem. Czasem się łapie, że upada i nic nie ma w środku, wiesz? Tu też nic nie ma. Sadzonki są posadzone tutaj. Tutaj też się nic nie zapowie. Tam jest jeszcze jedna gdzieś. Gdzie ona jest? Też się nic nie złapało. Dobrze, nic w tych łapkach nie ma. Mój ekwipunek już jest za każdym wejściem jest coraz bardziej czarny. Dobra, to zróbmy tak. Ja mam królika. Położę go i powiedz mi, czy będziesz mógł go zjeść. No, gdzieś ty polazł. No ja go już, on już się piecze. Lol, zgasło. Okej. O, możesz go zjeść, zobacz. Nie. Nic mi nie pokazuje, niestety. To do dupy. Trzeba było zajrzeć do Coop Guide'a, wiesz? O, aloes wyrósł. O! Ty spierdolasiński. Chodź tu z powrotem. Po co to jest?
Idziemy? Najedzony, idziemy. No, ty prowadź, bo wiesz, gdzie jest ta jaskinia. No to idziemy. Czekaj, czekaj. Ptaszek, niech on gdzieś wyląduje. Będę szedł wolno. Dobra, wylądował. Królik tu był. Łapki. Ja nie ubiłem dupka. A jak ja zabiję jaszczurkę, będziesz mógł sobie zebrać? Chyba nie. Raczej tak. Dobra, to gdzieś... Dobra, prowadź mnie do jaskini. Chłopakom trzeba cię w pierdziel spuścić. No to idziemy. No łuk był, szczerze powiem, był mile widziany. Ty na pewno w tą stronę było? Tak. Tutaj. O, tam są namioty. I tutaj jest zaraz doktor Jelito. O. Co tu jest? Tutaj widzisz? Nie. Tu jest połykacz. A tu jesteś. Połykacz. Tutaj jest połykacz. Telefon później. O, nie wiem. Tutaj jest pan w majtkach. To dawaj tego w majtach chcę. Tu jest drugi i tu jest doktor Jelito. O, ten ja dużo hamburgerów. Też mam taki brzuch. To nie są skarpetki. No bo zdjąłem, ukradłem mu je. Dobrze, to a gdzie jest ten? Jaskinia? Tu jest jaskinia, tu jest. A tam. Ty, prawie mi jest blok. Nie. Teraz skumałem. Dobra. Chyba zmienię na tą, czekaj, zmienię sobie na tą drugą siekierę. O, panie. Wchodzisz, jest płot i jest głowa. O, i od razu gra gorzej chodzi. A do głowy jest przywiercony aparat. Jedziesz na latarkę w ekwipunku. To wiem, to jest bateria, ale... O, masz głowę. Jup. Nie, to czaszka. Mam głowę. Nie, czaszka. Ale nie jest napisane, do czego to wszystko ma być. No, może jeszcze nie jest robione craftingowo, wiesz? No dobra, idę dalej. O! Mam 4% baterii. Mam 80. Jak ty to zrobiłeś? No wymieniłem baterię. Jak to się robi? No klikasz na baterię w ekwipunku. Ja nie mam. Nie mam baterii. Daniel? Nie mam mec. Chodź. Ale... Tu jest jasno. Oho. Dobra. Powiedzmy, że nie jest jasno. Nie, teraz. No, mi jest strasznie jasno. O, ludzie. No, tutaj jest ciemniej. Jak w dupie. Włącz latarkę. Nie masz... Nie wiem, nie da się wyrzucić, czy przekazać, chyba. Trzeba było zrobić... naciśnij Shift Tab. No. No i zajrzyj na forum. Czy jest informacja o tych... Ale na forum Steama, czy na forum czego? Jak naciśniesz Shift Tab, to masz ten... guide i te wszystkie rzeczy steamowe. A jest, Forest Co-op Guide po niemiecku. Fantastycznie. Fantastische Guide. Przewodniken, fantastiken. Jest Forest Co-op Guide. O nie, to jest jak się połączyć. No. O, tu jest kolekcja. Albo rąk, albo nóg.
Nie jestem pewien. Albo jedno i drugie. Nie ma tu żadnych. Na forach? Teraz gajdy, wchodzę na gajdy. O, są panowie w wodzie. Przynajmniej jednego widzę. Yes, how to control falling trees. Koleś jest zgliczowany, bo mnie nie atakuje. Albo jest ślepy. Wow, koleś mówi, że znalazł sposób na drzewa. Zanim zadasz ostatni ten. Musisz ustawić się w jakimś pewnie. Nie, musisz popchnąć, po prostu jakby wejść w drzewo i popychasz je i ono upada na ciebie i wtedy się cofasz. A tu nie ma żadnych gajdów co do kopa. Crafting. Bow. Crafting. 1.10, zobaczmy. Molotow. Łuk. Crafting axe. Jest, są bronie, jak zrobić. Marcin, są bronie. Crafting axe. Czacha. Explosive. Można zrobić wybuchającą bombę. Tak, wiem, ona jest w spisie. Jak zrobić lekarstwo? Jak zrobić? Zszedłem dużo głębiej do tej jaskini. Wow. Jest też, jak można zapgradeować broń. Jak można to poreupgradeować, nie? W sensie zwiększając obrażenia, zwiększając speeda. Ma tego dużo. Ale to sobie zostawię. No i co tam odkryłeś? Zbiórkę pasażerów. Biegnę do ciebie. Duża ta jaskinia. Wiem, ale tutaj nic pożytecznego nie ma. Flare gun był tylko. O, czacha ze świeczką. Pełno czaszek. Stół zrobił salto. Nic tu nie ma, wracam sobie. Kiepska ta jaskinia. W porównaniu do tamtej. W tamtej było sporo rzeczy. Przepraszam, że cię zawiodłem. No, chłopaki powinni zdecydowanie sporo czasu poświęcić na zoptymalizowanie tego silnika. Mam problem, bo jestem głodny. Pytanie, co z roślinek można kombajnować? O! Znalazłem receptę. Co to? Energy mix. Can be used as a weapon or to catch fish.
Można też zjeść. Fajnie. Gdzie ty jesteś? Znalazłem racę. Znalazłem wpis do rzeczy. Znalazłem siekierę. Znalazłem jakieś... Jedzenie znalazłem w ogóle. Tu jest jakiś plecak. Czemu ja tego tam nie znalazłem, jak tam byłem? Bo chyba nie poszedłeś tu. Racę znalazłem. I tam, gdzie byli zwisający ludzie? A, to już wiem, jak działają te... te zapaski. Czyli normalny niebieski się regeneruje, a ten drugi się nie regeneruje, zużywa się dopiero jak ci brakuje tego, który się regeneruje. Dobra, to jest to miejsce, w którym ty byłeś. Bo też znalazłem pistolet. Okej, okay, ale gdzie jest ten, gdzie tu mówię, że jedzenie jest? No tutaj na stole stało. O, stół się rusza, właśnie wystrzelił w ziemię, w powietrze. Widzisz, gdzie jestem? O, spaghetti. Tutaj jest jeszcze spaghetti, pod drugim stół. Może ty się przesuwasz u mnie, jak to wygląda. Dobra, chyba można stąd wyjść. Wyobraź sobie taką sytuację. Szkoda, że się nie, jakby nie wiem. Od czasu do czasu gaśnie ci ta, czy latarka, czy zapalniczka, nie? No wiem, wiem, nie mów tego, wiem, o co ci chodzi. Proszę, nie mów tego. I najlepiej, że jak zapalasz, to nie jeden, ale ze trzech stoi tak dookoła ciebie. A może wszyscy? W ogóle jesteś otoczony nimi. O nie, to było creepy. To by było bardzo creepy. Wziął obser... O! Kolega stoi, dyszy. Ciebie no. Też? Tak. Weź go jedni. Ząb mu wypadł. Nic nie robi. Nie mnie! Nie mnie! Co ty robisz? Czemu oni nie mają pytongów? Ta zapalniczka chyba jest nieskończona. Wychodzę z tej jaskini. Tu jest jeszcze tyle roboty. O, inna droga. Chodź. Tam coś się świeci. Mhm. Szykuję się w pierdol. No, świeci się to prawda. Gaśnie mi często ta lata, ten, zapalniczka. Latarkę znalazłem. Mam baterię, jak dobrze. Tylko ten koleś stracił głowę. Baterii minus 1%. Czekaj, przyszliśmy stamtąd. No dobra, no to jakoś się tu trzeba rozejrzeć. Tam na dół się da zejść. To chodźmy chyba, jak już tu jesteśmy. Znaleźliśmy spaghetti w jaskini, więc... Poczekaj, są ja tylko dwie biedne gry. Z kaseta? Tutaj się woda zakrzywia czasoprzestrzeń. Jest okej. Hmm. O kurwa, ale wielka. No. To
Wygląda jakby to dachówki były w ogóle. To treski. Może zróbmy tak, pójdź. Albo nie. Ja pójdę tam jest... przodem, tak? Nie, nie, nie. Chciałem, żebyś przyszedł lewą, a ja prawą, ale tu widzę, że jakby jest jedno wyjście. Od razu mi się przypomina ta misja z Advanced Warfare. Ta w zimie, w piaskini. No, bardzo spoko była. Chyba najfajniejsza nawet. O! O, dwóch jest. Stoją i nic nie będą robić, bo są skliczowani. O, i stoły ten latają. Linę znalazłem. I nogę. Nogi nie mogę podnieść. No, też nie. Masz. Ale... Gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest moje dziecko? No nic nie robią, no kurczę. Dobra, zostawmy ich, szkoda. Czy jest jakiś kocyk? Sprawa ta jaskinia. O, krzesło. Jak przyjemne. Koniec. Nie, da się tam wyjść? No, chyba nie. Co da się. Treasure chest? No, halo, co to za dungeony są dziś? Co oni? Spadłem na dół. Tu można... Skliczowałem się? Nie. To chyba się da bokiem zejść, wiesz? Da się, rzeczywiście, ja zszedłem. Ty też masz fioletową wodę na wprost? Tak. W ogóle ta jaskinia jest przekozacka. Symulator jaskini? O kurwa, co to jest? Ja nic nie widzę. Po prostu to... te odbijają się. A, to woda tak się odbija. Dwóch ziomków stoi, gadają. O, jest hełmofon. Ale nie można go podnieść. Ciekawe czemu jest zgliczowane. Pamiętam, że jak graliśmy wcześniej, czy jak grałem sam, to takiego problemu nie było. Chyba tu jest woda, chyba tam nie pójdziemy. Tak się mi coś wydaje. Ale można tam pójść, tam jest światełko. Idę tutaj w prawo, tam gdzie oni stali. Tu jest ziomek zwisający i są stoły, prawdopodobnie jest tu jedzenie. Od razu mi się przypomniał w Gearsach ten level, jak się było w środku potworka. Bardzo fajny. Czterech ludzików znalazłem. Nie ma spaghetti. Teraz tak, można iść w dwie strony znowu. Można iść w lewo i można pójść w prawo. To idziemy we dwóch, a nie, w lewo jest do góry. Jesteś pewien? W prawo jest do góry. Ile lat? O, nie. Tu jest coś... O, dwóch typa znowu. Znowu pasażerowie. O nie, tu jest znowu coś wielkiego. Okej, tu wróciłem. To jest miejsce, z którego przyszliśmy w ogóle, wiesz? Tak mi się wydaje, bo... Na wejściu jest... Czacha. Nie. To nie jest to samo. Wyszedłem, tutaj da się wyjść na zewnątrz, wiesz? Tylko Daniel, chciałem ci przypomnieć, że na zewnątrz już jest noc. O, znalazłem linę. Jakby coś będziesz w stanie sobie...
wykraftować. Ty, a ja znalazłem linę, którą mogę wyjść do góry. Idę tam. Czy przyjdziesz do mnie? Przyjdę. No to chodź. Ja poszedłem w lewo. O Boże, tu gdzie ja poszedłem z domu, można zejść na dół. Ja poszedłem tak bardziej w lewo. Zresztą widzisz, gdzie jestem. Tu u ciebie znowu coś dużego. Chodź, pokażę ci. Gorzej, że my zapomnieliśmy o tym, że postacie robią się głodne. Ty jesteś, tak? LOL! Ptak mi usiadł na dłoni, jak tu stałem. Trzeba było go zajebać. I tu jest lina. A tu się coś świeci. A tu czacha. Moment. Zgubiłem cię. Aha. O, wyjść. O kurwa, Marcin. Zjocha ich. No to dajesz. Tylko zjedz coś wcześniej. No właśnie jem, czekaj. Dobra, mam batona. Ja nic nie mam takiego. Jest i wiocha. A noc jest? Dzień? Noc. Piękne, gwieździste niebo. Cholera. Nie mam nic do jedzenia. No ja mam, ale no nie da się tego dać chyba. Nie da się. Bez sensu. Co? No że nie da się dać tego. Ty wszedłeś na górę już? Nie, nie mogę wejść. Odchodzisz do liny i E. Aha. Już cię. Oni chyba śpią, wiesz? Nie, jeden stoi. Nie, to krzak jest? To jest krzak. Nikogo tu nie ma. Coś mi się zgliczowało. Bo nie mogę wyjść stąd. Włączyła ci się inna muzyka? Nie. Mówi skok, ja też nie mogłem się. Ja też się tam poplątałem. I mam. Strasznie kiepsko to chodzi. O nie! O nie, spadłem na dół. Ale żyjesz. No, pół życia mi zostało. Dobra, to ja zabiłem szopa. Chodzisz po jej wiosce i zabijesz szopa, tak? Ale z szopa nic nie można zabrać, ale lipa. Dobra, wyszedłem. Ja byłem w takiej wiosce. Tu jest jakaś woda. Słyszysz to? Co? Ten dźwięk dziwny? O. To wygląda trochę jak Skyrim. Jakieś śmieci. Ta muzyczka jest ostra. No, ja ją miałem już. Draca tu jest. Muzyczka jest przerażająca. Mnóstwo patyków. O, ten znalazł z samolotu jakąś elektronikę. Stół lata po środku. Kasa. Na pewno dupę mi uratuje teraz. Zdecydowanie.
leki. Chyba radca. Tu ktoś chyba święta miał bochoinkę, ma w chacie. Tak, to wygląda jak nie do końca zmodowany Skyrim. Dostałem informację, że jest mi zimno i zmokłem. Postać mi się trzęsie. Ja mam, ale nie mogę tego dać. Tam biegają lizardy, zobacz. Pod drzewem dwa. Nie do szopy. Bez sensu. Tu jest królik. Marcin, chodź tu. Gdzie ja? Zabiłem królika, zobacz, czy możesz go wziąć. Tak, dzięki. Ja chcę szopa zabić. Chcę mięsa z szopa. Szopa mięsa. No wygląda na to, że wszystkich wybiliśmy. No nie mów, że jest, kurczę, przyszło do nas 5 czy 6 typa i to było koniec. Standardowy problem. Udało mi się zejść. Ja bym chciał ptaki ubić, żeby mieć ten łuk wreszcie. Znalazłem, dalej wiocha tu jest. Następna? Mhm. O, tu jakiś trup leży. Mhm. O, następny. Czemu oni tu są martwi? Przecież ja was nie zabijałem. Jakim prawem jesteście martwi? Prawem... O, jest szczura. Znowu burza. Znowu mam napisane, że jest mi zimno. Ty też co masz? Nie. Dobra, ja chyba idę... Idę w stronę domku. Ciekawe, co jest tu na dole. Jak woda, ale znowu mi ekran zamarza. Ja muszę iść, bo już nie mam staminy i jestem głodny. Ja zamarzam. Pytanie, czy co się stanie? To rozpalmy, tu jest mnóstwo chrustu. Ja już biegnę. Świetnie, zostaw mnie. Niech tu umrę. Jestem na górce. Tylko, że się cały trzęsę. Także chodź. No to dobra, to biegnij. Się trzęsiesz. Ciekawe, czy można iść na ten, na inne miejsca na tej wyspie, tak?
tam jest jakaś górka. Właśnie jestem ciekaw, czy tam można iść. No dobra. Teoretycznie jakby rozpalić ognisko. Chyba zaraz będzie ranek. Znowu ich wiocha. No, słońce. Ale lin dużo tu jest. Nie. Cały czas słyszę, jakby ktoś coś machał. Płyniesz? Tak, na drugą wyspę. Widzę, że tam jest wiocha. Teoretycznie zawsze możemy zbudować wyspy. Coś mi podgryza? Nie, piwo mi się skończyło. Jesz teraz? Tak. To czemu ja to słyszę? Bo jesteśmy braćmi bliźniakami i współdzielimy wszelkie nasze uczucia. Jestem na tej drugiej wyspie. I co? No jest wiocha. Ale jazda! Jakiś taki... Potem przypominający krzyż. Ale oni tutaj też są martwi. Marcin, to jest alfa, no co ty byś chciał? Ale może nam się coś po prostu zesrało? Nie no, zobacz. Zobacz w guidach, co można robić, no. Nie ma tego dużo. Pułapki puste. Ale dupa. Draw distance zachwyca. No nie. W tej drugiej wyspie nic nie ma. Grałem wczoraj w Hot Sam Malfurionem. A moja postać uznała, że na
samej górze, góry, będzie skakała. Sama zaczęła skakać. Czyli tym healerem. Super się grało. Super się gra supportem. No i tak jak ci pisałem, dostałem 2000 od razu za levelek. To dużo. No. 20 i to była najdłuższa i najlepsza gra, jaką grałem. Już dostawaliśmy w dupę i udało nam się przeciągnąć całość na ich stronę. I żałuję, bo nie nagrywałem streama ani niczego, wiesz? Natomiast gry się zapisują. Chyba sobie zrobię, że odtworzę i z samego odtwarzania z wideo zrobię wtedy streama. Naprawdę mecz był genialny. Chyba miałem 18 albo ze 22 staty. Pójdę jeszcze na jedną dalej wyspę. Ciekawe, czy na te góry można wejść. Wydaje mi się, że w tej grze już nic nie polubimy. W sensie w tej, którą gramy teraz, bo nie wiem, dlaczego ci kolesie są skliczowani. Myślę, że w każdej będzie to samo. Tu już nie ma nic więcej do roboty. Nie chcę się zmuszyć. Osiągnąłem koniec gry. Pytanie, dlaczego ci są martwi, no? Dzikusy. Pytanie ze 100 punktów. Co robi rozgwiazda na kamieniu na lądzie? Co tam konstruujesz? Upgrade'uję swój topór. Samu damage'a. Pytanie po co, skoro i tak mi było już nie zaatakujesz. Jestem ciekaw, czy będzie szybciej ścinał drzewa. A czym się ulepsza? Dodajesz tree sap, nie wiem co to jest tree sap. I ząbek. Wygląda jakoś inaczej? No ma ząbki, ma na ostrzu. Wydaje mi się, że jakbyś zębem uderzył w drzewo, to by niewiele pomogło to, że go ulepszyłeś. Jeśli mam być szczery. No zaraz pierdolne, zobaczymy. Jak zaraz pierdolne. O, ale zaraz. Najpierw sobie coś zje.
Co to jest trisap? Nie mam pojęcia. To jest drzewa. Może nasionko jakieś? Żywica, o, to jest chyba żywica. A, dobra. Złapał. Tu się jaszczur złapał. Uważam, że w grze są pewne problemy. To znaczy, gra mnie w tym momencie poinformowała, że jestem pokryty krwią. Nic tego nizowego. O, mgła wygląda fajnie. Co, lepiej się ścina? Nie. Dodałem ze 20 albo 30 zębów. Wydaje mi się, że się nic nie zmieniło. Hej. Kto to zniszczył? Tu było składami ten. Stojak. Nie zbudowaliśmy i zniknęło. Nie no, zbudowaliśmy. Demet, no. Że to wszystko ma swoje limity. Po co my to robimy, skoro i tak już nie ma sensu jakby